Ja wiem, że Europarlament jest daleko. Ja wiem, że te wybory do Europarlamentu to są zawsze wyborami, które nie cieszą się jakimś szczególnym zainteresowaniem, bo to są trudne sprawy, taka nowomowa europejska, trudna nomenklatura, to słownictwo, żeby przetłumaczyć to na ludzki język, to ludzie wyłączają telewizor, bo nic z tego nie rozumieją. To jest trudne. Dlatego potrzebujemy ludzi, którzy prostym językiem wytłumaczą, czym grozi to, co jest przygotowywane w Unii Europejskiej. Czyli mamy mieć okna z trzema szybami, mamy mieć ocieplony budynek na 25 cm styropianu, to o tym mówią te dyrektywy. Jeśli tego nie będzie, to będziemy płacić kary. My wszyscy, indywidualnie i zbiorowo, i przedsiębiorcy, i rolnicy, i my indywidualnie. I Ania takim prostym językiem ludziom tłumaczy, czym grozi przyjęcie tego tak zwanego zielonego ładu, a dla mnie zielonego oszusta. Dlatego jeszcze raz, bardzo Państwa proszę, bo mówię to z czystym sumieniem, z pełnym przekonaniem, nie dlatego, że tak wypada, tylko dlatego, że optowałam też bardzo za tym, ja nie o tym wie, że to właśnie ona ma być liderem, bo liderem powinien być ktoś, kto na to zasługuje, kto na to zapracuje, a ona sobie tą ciężką pracą zapracowała. Na dodatek, proszę Państwa, to, co bardzo cenię w Ani, to jest to, że nie tylko aktywna jest w Europarlamencie, że nie tylko tam ciężko pracuje, ale przyjeżdża na weekend i ona objeżdża cały okręg. Ona się ciągle spotyka z ludźmi, ona jest ciągle między ludźmi, żeby ludzie nie tylko o niej nie zapomnieli, ale żeby ludzie wiedzieli, co się na bieżąco dzieje tam w Brukseli, w Strasburgu. 9 czerwca i inne dni czerwcowe w innych krajach to jest to głosowanie, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej. My jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, chwalimy sobie to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, natomiast chcemy być w Unii, a nie w jakimś tworze, który się już w tej chwili z tej Unii robi. Nie w czymś, co jest zarządzane totalitarnie i autorytarnie przez takich ludzi jak von der Leyen, przez Niemców, przez Timmermansa, Holendrów i tak dalej. Chcemy być w Unii, do której wstępowaliśmy, Unii, w której się przestrzega traktatów, Unii, w której się przestrzega zasad, w Unii, w której się mówi wprost o tego rodzaju bandyckich, liberalno-lewackich programach jak Zielony Ład, walczy się z tym Zielonym Ładem w sposób systemowy, mając wiedzę na temat tego, do czego to prowadzi. Swoją drogą, pod Marek jest tu na, przyjechaliśmy razem, Marek już wiem, czym się będziemy zajmować, gdyby się nie daj Boże nie udało obalić Zielonego Ładu. Szklarzami będziemy, jak to wszyscy muszą mieć świecie na okna i to z trzema szybami. To biznes nieprawdopodobny, a wtedy mamy papier. Ale nie przyjmujcie się Państwo. Wyrzucimy Zielony Ład, powstrzymamy VAT migracyjny, powstrzymamy przepotwarzanie się Unii Europejskiej w superpaństwo pod butem niemieckim, ale najpierw, żeby to zrobić, to trzeba zagłosować na listę Prawa i Sprawiedliwości, na lidera Unii Europejskiej, na Annę Zalewską, na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, na Polszczyźnie, w innych miejscach w Polsce i módlmy się o to, żeby również w innych krajach europejskich ludzie postawili na tych, którzy chcą przywrócić Unię Europejską na tory praworządności, na powrót do tych fundamentów, które ukształtowali Adenauer, de Gasperi i Schuman. Unię Europejską, która nie walczy z człowiekiem. No bo co to jest ten Zielony Ład tak w skrócie? Ten Zielony Ład to jest taka ideologia lewacka, w której widzi się środowisko bez człowieka. Największym intruzem w tym środowisku jest człowiek. To, żeby środowisko mogło się dalej rozwijać, prawda? Tak jak by sobie chciało, to trzeba zdefiniować człowieka. Tylko po co nam to środowisko zrobi? To jest śmieszne, jak człowiek normalny o tym myśli. Natomiast jak człowiek nienormalny o tym myśli, to rzeczywiście no, wtedy robi różne głupoty. No, zobaczcie Państwo, wszystko, co oni robią w tej ideologii lewackiej, całkowitej wariackiej, to jest nastawione przeciwko życiu człowieka. Wszystko. Od samego początku do samego końca. Od samego początku. Od małżeństwa, od rodziny, od dzieci, od aborcji, pigułki, nie pigułki, wszystko z samego początku, po eutanazję na końcu, a w środku, żeby tego człowieka tak dorwać. Ten rolnik, to on powinien tak naprawdę nie wychodzić z domu, bo jak już wychodzi z domu, to zanieczyszcza powietrze, przestać hodować, przestać siać, przestać zbierać i żyć za te dopłatki, które mu się da, żeby tylko nie wychodził z tego domu. To jest ideał Unii Europejskiej. Jeśli tak będzie. Ewentualnie oddał ziemię pod elektrownię wiatrową. Ewentualnie pod elektrownię wiatrową.
tę ziemię, ale na pewno jak już musi uprawiać tę ziemię, to 10% musi ugorować, bo oczywiście uprawiając ziemię niszczy środowisko. No tylko kubek może to, że tak powiem, sobie do głowy wsadzić, no ale takich kubków mamy niestety. Teraz, szanowni państwo, 9 czerwca i w inne dni czerwca w całej Europie, jeśli te głupie ideologie aspołeczne, antyludzkie zwyciężą, to to jest po Unii Europejskiej. To jest kwestia kilkunastu lat, kiedy ona się rozpadnie. A ona jest nam potrzebna, bo jest formułą pokoju. Ona może funkcjonować znakomicie, jeśli będzie funkcjonować w oparciu o traktaty. Ale żeby funkcjonowały traktaty, to trzeba odważnych ludzi, którzy w tym Europarlamencie staną po stronie Unii Europejskiej, Polski w Unii Europejskiej, traktatowej w Unii Europejskiej, Unii, która przestrzega zasad i traktuje Polskę jako równoprawnego członka Unii Europejskiej. O to będzie dbała, tak jak była do tej pory, Anna Zalewska. Zielony Ład to 80 dokumentów, najprzeróżniejszych. Każdy ma duży stopień skomplikowania, ale nie ma nic wspólnego z zielonością, a już na pewno nie ma nic wspólnego z ładem. Od bardzo wielu lat nazywamy go zielonym rozkładem, bo pokazujemy, że to, o czym mówią te dokumenty, to przede wszystkim zakazy, nakazy, podatki. Pokażę tylko i wyłącznie na dwóch, trzech kwestiach, które już najbliżej, które będą Was dotykać. Oprócz oczywiście cen energii, dlatego że oprócz tego, że od lipca nie będzie tarcz, nie będą chronić Was przed kryzysem energetycznym, bo on cały czas jest i będą podwyżki gazu i energii, to jeszcze czeka na to, jak rozstrzygną się wybory do Parlamentu Europejskiego. Dyrektywa o opodatkowaniu energii, ona jest jednomyślna, myśmy ją blokowali, gdzie przewidziane są wielokrotne podwyżki cen energii. Z prostego powodu chce się uwolnić ceny energii, tak żeby nie było regulatora, który powie nie, do tego momentu absolutnie tych cen wyższych być nie może. To, co najbliżej w tej chwili Was, to dyrektywa budynkowa, która nakazuje Wam dokonać obowiązkowych remontów. To znaczy dokonać termomodernizacji. Zauważcie, dokonujemy jej cały czas od bardzo wielu lat i Polacy czy Europejczycy jeszcze tego nie zrobili z jednego powodu, bo nie ma pieniędzy. Ani w kieszeniach podatników, ani w jakimkolwiek systemie. Trzeba wymienić okna, bardzo konkretne okna, strzeba szybami. Trzeba zlikwidować wszystko, co węglowe, czyli węgiel, gaz, gaz skroplony. Jedyne, co będzie akceptowalne, pompa ciepła czy fotowoltaika. Oczywiście trzeba będzie zrobić kapitalny remont w całym domu, bo trzeba wymienić podłogi. Wszyscy udają, że nie wiedzą, że potrzeba będzie do tego wszystkiego prądu, bo inaczej nic nie zadziała. Jeżeli tego nie zrobicie, to od stycznia 2027 roku będziecie płacić podatek od tego, czym grzejecie, czy chłodzicie swój własny dom. Tak samo jak będziecie płacić podatek od tego, czym tankujecie swoje samochody, dlatego że macie zostać ukarani, że nie macie samochodu elektrycznego. W związku z tym na tych małych przykładach, które będą decydować o Waszych kieszeniach, już za moment pokazuje, jak bardzo ważne są te wybory. Jest na stole centralizacja Unii Europejskiej, żadne federalizacje, landy, nie centralizacja. To znaczy za nas będą podejmować decyzje dotyczące podatków, obronności, polityki zagranicznej, służby zdrowia, edukacji. Nie będzie weta, czyli nie będzie można powiedzieć, że się sprzeciwiamy. Nie będzie złotówki, bo mowa jest o euro. I oprócz tego przyspieszenia ma nabrać to, co już jest gotowe, przegłosowane. Jesteśmy jedyną formacją, a w całej Unii Europejskiej konserwatywne formacje mają szansę decydować o większości. To są badania robione w każdym kraju członkowskim. Będziemy to odwracać. Przymusowa relokacja. Nie słuchajcie, moi kochani, tego, co mówi Donald Tusk, że my z jakiegoś powodu zostaniemy zwolnieni, bo przyjęliśmy miliony Ukraińców. W Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim mówi się jednoznacznie, nie będzie takich zwolnień.
bo Hiszpania, bo Francja, bo Niemcy, bo Grecja, bo Włosi potrzebują relokować nielegalnych migrantów właśnie do Europy Środkowej. My jesteśmy dużym krajem, więc będziemy w pierwszej kolejności. I nie wierzcie, że to jest 30 tysięcy, bo Donald Tusk oddał władzę Komisji Europejskiej. Komisja Europejska będzie decydować, ilu będzie nielegalnych migrantów w Polsce.